Witam wszystkich na webinarium Cyfrowa transformacja z architekturą korporacyjną i TOGAF. Ja nazywam się Mirosław Prywata, jestem konsultantem, trenerem i ekspertem Accesco Academy. Zajmuję się w szczególności architekturami korporacyjnymi oraz różnymi podejściami zwinnymi, tradycyjnymi do projektów, DevOpsem. I dzisiaj będziemy mówić o cyfrowych transformacjach i o tym, jak można wykorzystać, w jaki sposób architektura korporacyjna może się przydać w cyfrowych transformacjach i dlaczego może być istotnym narzędziem do tego, żeby taką transformację wspomóc czy przeprowadzić. Na sam początek, tak, jesteśmy Accesco Academy, czyli akurat Accesco jako spółka w tym roku obchodzi urodziny, 30 lat Accesco Academy, Accesco. A co będziemy mówić, jeżeli chodzi o główny nasz temat dzisiejszego webinarium? Najpierw powiemy sobie o czasach, w których żyjemy, o tym, co się dzisiaj dzieje, i właściwie dlaczego są, co jest powodem tego, że myślimy o czymś takim jak transformacje cyfrowe. Potem powiemy troszeczkę o transformacjach cyfrowych, dlaczego one są, dlaczego, co w nich jest takiego trudnego, jakie są wyzwania stoją przed firmami, które podejmują się takich transformacji cyfrowych. A na koniec postaram się troszeczkę pokazać takiego ujęcia architektury korporacyjnego, które może pokazać, w jaki sposób możemy takie transformacje cyfrowe wspomóc. Pierwsza rzecz to dzisiejsze czasy. Właściwie no, dużo nie trzeba pisać, co się dzisiaj dzieje. Tak? Jest to obrazek dość wszechobecny w naszych, we wszystkich mediach, doniesieniach. I można powiedzieć, że ten obrazek, czy to, co ten obrazek przedstawia, przyspieszył pewne, czy wzmógł pewne elementy. Natomiast tak naprawdę nawet gdybyśmy dzisiaj nie mieli takiej sytuacji, w jakiej właśnie jesteśmy, to i tak cyfrowe transformacje miały miejsce. To znaczy one i tak by się działy, ponieważ te sytuacje, które są dzisiaj właśnie z pandemią, z lockdownem, z wykorzystaniem środków elektronicznych, po prostu uwypukliły i przyspieszyły pewne rzeczy. Generalnie, jeżeli myślimy o transformacjach cyfrowych i w ogóle o tym, co się dzieje dzisiaj w dzisiejszym świecie, to pierwsza rzecz to jest to, że zmienia się bardzo technologia. Znaczy, ta technologia jest wszechogarniająca, więc ona jest właściwie praktycznie wszędzie. No nie mówiąc o tym, że dzisiaj chodzimy z urządzeniami, które kiedyś nazwalibyśmy potężnymi komputerami, mamy je właściwie pod ręką, możemy się porozumiewać ze sobą prawie natychmiast, przesyłać obrazy wysokiej jakości, wideo, załatwiać sprawy przez ten telefon komórkowy. W związku z tym te technologie umożliwiają coraz więcej i więcej rzeczy. Tak? Mamy urządzenia, które nosimy jako zegarek, które mierzą nam na bieżąco naszą aktywność. Mamy stałe monitorowanie naszego położenia i tak dalej, i tak dalej. Cała masa różnych technologii, które w sumie razem ze sobą powodują powstanie całej masy możliwości. To powoduje też, że oczekiwania naszych klientów są takie, że oni chcą te rzeczy mieć tu i teraz. Nie jest tak jak kiedyś, że czekaliśmy na pewne rzeczy, można było poczekać, można było załatwić je wolniej. Przeciętny klient oczekuje, że te rzeczy zrobi od razu. No dzisiaj dużo rzeczy załatwiamy też z domu, ale tak naprawdę w podróży, zdalnie, w różnych miejscach, chcielibyśmy to mieć. Kolejna rzecz to, że dzisiejsze modele biznesowe, sposób, w jaki funkcjonują organizacje, drastycznie się zmieniają. To kiedyś było tak, że firmy budowane były przez wiele lat, że miały swoje duże zaplecza, i tak dalej. Dzisiaj jest cała masa startupów, które startują
rozpoczynają z modelami biznesowymi, które są oparte na niedużej ilości zasobów, aktywów, a jednocześnie łączą ze sobą rzeczy technologicznie i wykorzystują potencjał, który niekoniecznie tkwi w nich, tylko potencjał innych. Czyli zbierają różne rzeczy ze sobą i te modele biznesowe powodują, że właściwie firmy jako takie stają się pewnymi pośrednikami, czy które miejscami, które generują wartość na podstawie tych rzeczy, które dostępne są u innych, organizują je wspólnie, generują jakąś wartość dla klienta, łącząc różne elementy. To łączenie jest dokonywane w oparciu o różną technologię, która dzisiaj te rzeczy umożliwia. I to powoduje, że nawet nieduzi gracze potrafią całkiem sporo namieszać na rynku i potrafią poprzez świadczenie nowych, przełomowych usług, przełomowych z punktu widzenia klienta, zagarnąć całkiem spore obszary. To jest jeszcze też tak, że te modele biznesowe powodują, że tych firm, to niekoniecznie musi być jedna wielka firma, która coś robi. Tak jak kiedyś było, że to byli wielcy potentaci, tylko to są setki, tysiące startupów, z których każdy coś po trochu potrafi uszknąć z dużego rynku, tworząc swój własny nowy model funkcjonowania. No i organizacje oczywiście muszą, firmy muszą się w tym świecie znaleźć, muszą jakoś z nimi konkurować. Kolejna rzecz, która jeżeli mówimy o IT, to jest to, że biznes w stosunku do IT chce coraz szybciej. Znaczy, nie jest tak, że przestało już tak być, że biznes po prostu składa jakieś wymagania, my te wymagania analizujemy i po jakimś czasie IT jako IT to odpowiada jakimś projektem albo czymś, co się... Biznes chce to mieć teraz, jak najszybciej. Właściwie ta szybkość ciągle się zwiększa. Biznes chciałby reagować praktycznie online na to, czego chcą od biznesu klienci. Czyli mamy taką sytuację, w której świat drastycznie się zmienia, sposób funkcjonowania drastycznie się zmienia. I co więcej, mamy też takie sytuacje, w których mówimy o czymś takim jak disruptor, taki element, który drastycznie zmienia reguły działania. Bardzo często pokazując coś takiego i szybkość zmian, pokazuje się taki obrazek, to jest Piąta Aleja w Stanach, w Nowym Jorku, w odstępie 13 lat. Lewe zdjęcie jest z roku 1900, prawe zdjęcie jest z roku 1913. Te dwa obrazki drastycznie między sobą się różnią. Czym się różnią? Otóż na dolnym obrazku, jak widzimy, jest dużo powozów z końmi. Na tym obrazku z prawej strony z kolei mamy dużo samochodów. Pod jednym względem te obrazki są wobec siebie bardzo symetryczne. To znaczy na lewym obrazku jest dokładnie jeden samochód, a na prawym obrazku jest dokładnie jeden powóz z koniem. Mimo różnicy zaledwie 13 lat, tutaj można zobaczyć, gdzie to jest, rzeczywiście tak jest, mimo zaledwie 13 lat różnicy, krajobraz zmienia się drastycznie. Tak? To jest coś, co się drastycznie zmieniło. Można się jeszcze spytać, co się stało przy tej dużej transformacji, dużej zmianie, na przykład z końmi, które tutaj widać na lewej stronie obrazka. Otóż nie wiem, czy wiele z Was wie o tym, te konie zostały zjedzone. To znaczy po 1900 roku, w związku z tym, że koni było bardzo dużo, zaczęto promować jedzenie koniny. Najpierw jako jedzenie dla zwierząt, dla psów, a później jako jedzenie także dla ludzi. I konina została wypromowana jako jedzenie i konie zostały po prostu zjedzone. I nie twierdzę, że dzisiejsze organizacje, które nie przejdą transformacji, zostaną zjedzone, albo ich pracownicy, bo raczej tak się nie stanie. Natomiast widać, że takie drastyczne zmiany zachodzą i mają miejsce. Teraz w związku z tym mamy taką sytuację, że mamy pewien stary sposób działania, bo
I co jest bardzo istotne w tych transformacjach, że ten stary sposób działania i nowy sposób działania to niekoniecznie jest tylko to, co było do tej pory, że IT wspierało realizację biznesu. Ten sposób działania jest drastycznie różny. Tak naprawdę bardzo często te transformacje cyfrowe wymagają przemyślenia całego biznesu. Czyli to nie jest coś takiego, że transformacja cyfrowa polega na tym, że gdzieś zaczniemy zamiast wypisywać ręcznie fakturę, ją drukować, tylko w ogóle zadamy sobie pytanie, a czy w ogóle tą fakturę musimy drukować, albo czy ona musi być w ogóle w takiej formie, czy w ogóle musimy ją teraz wystawiać. Czyli tak naprawdę w transformacjach cyfrowych nie polega, clue nie polega na tym, żeby po prostu wspomóc dzisiejszy biznes poprzez nowe technologie IT, tylko żeby ten biznes wymyśleć na nowo. W tym sensie startupy i te firmy, które powstają, te firmy, które wchodzą, które wymyślają te modele biznesowe, mają łatwiej, bo one startują z pola, na którym greenfield, na pola, na którym nic nie ma. W związku z tym one jak gdyby od zera nie są obciążone tym bagażem. I ten element transformacji cyfrowej jest w szczególności odzwierciedlone w definicji. Tutaj podałem jedną z definicji transformacji cyfrowej. Akurat to jest AITILA w wersji czwartej z High Velocity IT. Wykorzystanie technologii cyfrowych w celu umożliwienia znaczącej poprawy w realizacji celów organizacji, która nie byłaby możliwa do osiągnięcia środkami innymi niż cyfrowe. Czyli zobaczmy, generalnie chodzi o wykorzystanie technologii cyfrowej. Poprawa musi być drastyczna i znacząca. Ale to nie polega na tym, że robimy te rzeczy, które robiliśmy do tej pory, tylko robimy je po prostu elektronicznie, tylko te cele osiągamy w taki sposób, że to jest drastycznie różne od bieżącego działania. Czyli nasze procesy nie są, nie tyle, że nasze dzisiejsze procesy w transformacji cyfrowej zaczynają wspierać metodami elektronicznymi, cyfrowymi, tylko przemyśliwujemy je na całkowicie. Trochę tak jak w klasycznym filmie, nie wiem czy ktoś pamięta, był taki film Alternatywy 4, no był problem z tym, że były kolejki w sklepach, w związku z tym naukowiec wynalazł robota kolejkowego. Tak? Nie na tym polega transformacja cyfrowa, że wymyślimy robota kolejkowego, bo to nie rozwiązuje żadnego problemu, tylko to, że przemyślimy całkowicie sposób, w jaki realizujemy nasz biznes. I to chyba jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w transformacji cyfrowej, bo jeżeli teraz myślimy o transformacji cyfrowej dużej organizacji, to tak naprawdę ta transformacja cyfrowa dotyczy nie do budowania lepszego działu IT, czy lepszych, szybszych komputerów, postawienia, wsparcia procesów poprzez nowe narzędzia, nowe oprogramowanie, tylko przeorganizowania całej organizacji, też części biznesowej. I to jest ta rzecz, która jest trudna, która jest trudna do realizacji, a jednocześnie jest kluczem do przyszłości. Czeka to praktycznie wszystkie firmy, wszystkie organizacje, ponieważ pól, na których transformacje cyfrowe i transformacje biznesowe się odbywają teraz, jest tak wiele, że dotyczyć będzie to wszystkich branż wcześniej czy później. Im później, można powiedzieć, tym trudniejsze te transformacje będą dla firm. W związku z tym te transformacje to jest klucz do przyszłości. Teraz jak ten klucz, jak tym kluczem tą przyszłość tworzyć? Jak znaleźć ten klucz do tej przyszłości? Tak? Zwłaszcza, że to, co ja mówię o transformacjach, świadczy o tym, że tak, po pierwsze transformacje są trudne, ale cyfrowe są jeszcze trudniejsze. To znaczy musimy dokonać pewnego kroku z naszego stabilnego gruntu, na którym stoimy, przejść przez niepewną drogę, po to, żeby być może znaleźć się po drugiej stronie w świecie tych, którzy już są tak w tym lepszym, cyfrowym świecie. I nie tylko zarządzający czy firmy jako całość mają taki problem. Tak naprawdę to jest problem wszystkich w całej organizacji. Od szeregowego pracownika przez kierowników, kadrę menedżerską, aż po zarząd.
bo ta transformacja bardzo często dotyczy całej organizacji, zmiany sposobu funkcjonowania całej organizacji. W związku z tym jest pytanie, jak w tym gąszczu, jak idąc przez tą transformację cyfrową, jak w tym gąszczu transformacji się nie zgubić? Jak znaleźć własną drogę, jak to robić? Ja wybrałem dwie przykładowe to publikacje, które mówią o tym, jakie są takie kluczowe czynniki sukcesu transformacji cyfrowej. Ten slajd pokazuje podsumowanie takiego publikacji McKinsey'a, Unlocking Successes in Digital Transformation. I oni wskazali akurat na pięć czynników, które na to wskazują, jakie są czynniki takiej sukcesu, takiej transformacji cyfrowej. Pierwsza rzecz to liderzy w organizacji muszą być doświadczeni w technologiach, które są cyfrowe. Czyli muszą rozumieć te technologie, wiedzieć, jak się ich używa, do czego chcą ich użyć. Oni muszą liderować tym zmianom, które się zachodzą w organizacji. Kolejna rzecz to jest budowanie potencjału dla pracy przyszłości, ponieważ robiąc transformację, zmieniamy sposób przyszłej pracy. Czyli nie tylko musimy pokazać, jak mamy pracować w przyszłości, ale zbudować potencjał, żeby ta praca w przyszłości była lepiej realizowana. Bardzo istotne jest to, żeby pracownicy, którzy biorą udział w takiej transformacji, mogli o czymś decydować. To znaczy, nie da się tak do końca przeprowadzić transformacji cyfrowej, po prostu dając wszystkim nowe angaże albo nowe warunki pracy, czy nowe instrukcje stanowiskowe. Dużo rzeczy w cyfrowych transformacjach musi być jednak zrobione oddolnie. To znaczy, musimy zdobyć pracowników do tej transformacji, do tej zmiany, jak zresztą w każdej zmianie. W związku z tym odpowiednie umocowanie, tak, angielskie empowering, osoby, które uczestniczą w firmie w tej transformacji, po to, żeby one mogły w swoich działach, w swoich obszarach decydować o kierunku, jest bardzo istotne. Nie jesteśmy w stanie przemyśleć wszystkiego w najdrobniejszych szczegółach, ponieważ no, nigdy byśmy nie skończyli tych przemyśleń i kończąc je, i kończąc te przemyślenia, mielibyśmy już nieaktualny początek. W związku z tym trzeba to robić w troszeczkę inny sposób. Kolejna rzecz to jest to, żeby to, co robimy na co dzień, narzędzia, których używamy, żeby je niejako upgrade'ować, zaktualizować do wersji cyfrowych, żeby wszystko to, co robimy, zaczęło być w sposób cyfrowy. No i częsta komunikacja. Ponieważ jest to spora zmiana w organizacji i ta częsta komunikacja jest bardzo istotna. To może być komunikacja tradycyjna, dzisiaj troszeczkę trudniejsza w tym sensie, że no, mamy to, co mieliśmy pokazane na pierwszym slajdzie, tak? Więc jak gdyby trudniejsze są takie rzeczy, na przykład, że zbieramy się wszyscy w głównej sali i robimy przemówienie, na którym robimy spotkanie wszystkich pracowników. W związku z tym dzisiaj to rzeczywiście raczej te rzeczy robi się cyfrowo, tym niemniej wszelkie środki komunikacji, które pozwalają skutecznie komunikować tak naprawdę w obie strony tą transformację. To są takie kluczowe czynniki, które zostały wskazane właśnie w tej publikacji. Drugą, którą wybrałem akurat na to jest pięć lekcji cyfrowych transformacji z Harvard Business Review. Co należy robić, żeby taką transformację skutecznie przeprowadzić? Pierwsza rzecz, zanim zaczniemy inwestować w taką cyfrową transformację, powinniśmy określić swoją strategię biznesową. Tak właściwie, gdzie my idziemy, dokąd zmierzamy, jaka jest nasza strategia, co chcemy zrobić. Cyfrowa transformacja to nie jest po prostu kupienie cyfrowych narzędzi. To nie pomoże. Pamiętajmy, że jednak biznes jest najważniejszy i ta strategia biznesowa, realizacja strategii biznesowej jest najbardziej istotna. W związku z tym trzeba ją określić w taki sposób, żeby ona była zgodna z tą transformacją cyfrową. Jak najwięcej w tych transformacjach, to jest znowu element, który powtarza się z poprzedniej publikacji, to jak najwięcej powinniśmy wykorzystywać wewnętrznych zasobów, osób i tego, co mamy w środku w organizacji.
odkrywać potencjał własnych pracowników, którzy w to się mogą zaangażować, znają organizację, znają biznes, znają klientów i są w stanie zmienić swój sposób myślenia i wziąć udział, tak, w samej transformacji. Co więcej, jest też taka pułapka i to dotyczy właściwie każdej transformacji, nie tylko cyfrowej, że tworzymy transformację opierając się na naszej organizacji i zapominamy o tym, że tak naprawdę najbardziej istotni są nasi klienci. W związku z tym powinniśmy opierać się na customer experience, na doświadczeniach klientów, projektując tą transformację, bo koniec końców to klienci muszą, korzystając z naszych produktów, z naszych usług, dostają pewną wartość. Koncentrując się na tych doświadczeniach, na tym, jak klienci, jaką mają interakcję z nami, jesteśmy w stanie właściwie dobrać środki i właściwie przeprowadzać transformację. Nie powinniśmy o nich zapominać, a często bywa tak, że tyle rzeczy jest do zrobienia w środku w organizacji, że zupełnie zapominamy o tym, że tam ktoś jest jeszcze, kto kupuje nasze produkty i nasze usługi i to tak naprawdę to jest nasz główny cel, który robimy po to, żeby przeprowadzić, po to właśnie robimy głównie tą transformację. Dobrze jest też podczas takiej transformacji, i to jest znowu spojrzenie wewnątrz do organizacji, zidentyfikować obawy pracowników. Jest taka obawa, że tak jak była i w XIX wieku luddystów, związana z tym, że no wszyscy zostaną zastąpieni i transformacja będzie polegała na tym, że nie będziemy po prostu potrzebni. Prawda jest taka, że oczywiście wszyscy są jak najbardziej potrzebni, tylko być może już nie będą robić tej pracy, którą robili do tej pory. To znaczy będą nowe wyzwania i nowe miejsca, w których osoby będą potrzebne. To zostało zresztą dobrze opisane w takiej książce Unicorn Project Gina Kim, która opisuje taką transformację w firmie Parts Unlimited, fikcyjnej organizacji, w której pokazuje od strony, to jest kontynuacja książki Projekt Phoenix, jak taka organizacja dokonuje pewnej transformacji. Tam też jest taki moment, że w którymś momencie trzeba zwalniać pracowników, ale za chwilę trzeba zatrudniać nowych, ponieważ to są ciągle nowe obszary, które są potrzebne. W związku z tym, łącząc to z wykorzystaniem zasobów, trzeba się zastanowić, jak to zrobić, żeby te osoby wykorzystywać w swojej organizacji w innych obszarach. No i zbuduj pewną kulturę, tak? To jest oczywiście bardzo trudne i to organizacje też starają się robić, kulturę startupu. To powoduje, że to jest bardzo podobne do tego umocowania, empowering, tak? Żeby osoby, które pracują w organizacji, czuły się jako osoby, które mają wpływ na coś i mają pewną kulturę związaną z tworzeniem firmy przez całą organizację, przez wszystkich pracowników. Czyli tutaj mamy pewne elementy, które są wskazane jako kluczowe dla tej cyfrowej transformacji. I teraz w tej drugiej części, wiedząc już, co jest wyzwaniem, jak to wyzwanie wygląda, można się zastanowić, czy architektura korporacyjna nie byłaby dobrym narzędziem i jeżeli tak, to w jakich obszarach, w jakich miejscach mogłoby wspomóc taką cyfrową transformację. I teraz tak, rola architektury korporacyjnej w takich przedsięwzięciach, w organizacjach jest bardzo różna. W ogóle nie ma jednej dobrej definicji architektury korporacyjnej, nawet w The Open Group, twórcy Togafa, w Togafie samym nie ma czegoś takiego jak definicja, czym jest architektura korporacyjna, jest definicja korporacji, enterprise, jest definicja architektury, jest napisane, do czego służy architektura korporacyjna, ale nie za bardzo jest powiedziane, nie ma takiej prostej definicji, czym jest architektura korporacyjna. W związku z tym, nie wchodząc w szczegóły, postaram się tutaj pokazać pewne elementy, które są zwykle uważane jako elementy architektury korporacyjnej,
które mogą pomóc w takiej cyfrowej transformacji. Do opisu będę używał w niektórych miejscach elementów no, jednej z najbardziej znanych metod architektury korporacyjnej, czyli TOGAFA, po to, żeby pokazać, w których miejscach, które miejsca TOGAFA jawnie wskazują na wsparcie takich transformacji cyfrowych i gdzie mogą pomóc takiej transformacji cyfrowej. Pierwsza rzecz, która jest bardzo istotna, która może pomóc, to są pryncypia. Coś, co robimy na samym początku, wtedy, kiedy organizujemy się, kiedy mamy fazę preliminary, kiedy budujemy zespół architektoniczny, architecture capability, zdolność architektoniczną, wtedy powinniśmy razem z organizacją ustalić pewne pryncypia. Dlaczego pryncypia są ważne i dlaczego warto mieć pryncypia? Otóż oczekujemy tego, że transformacja będzie przeprowadzana w czasach bardzo zmiennych, w czasach o dużej zmienności, gdy nie będziemy w stanie szczegółowo opracować samej architektury. Natomiast spodziewamy się, że będzie dużo zmian i będzie trzeba podejmować dużo decyzji. I te decyzje będzie trzeba podejmować na bazie czegoś. I tutaj zestaw dobrych pryncypiów, takich, co do których biznes i IT są w stanie się zgodzić. Jeżeli można w ogóle mówić o oddzielnym biznesie IT, bo w ramach transformacji cyfrowej chcielibyśmy, żeby to było praktycznie jedno ciało. Biznes z IT się coraz bardziej łączy i przenika. Zestaw pryncypiów, zestaw podstawowych zasad, które będą sterowały podejmowaniem decyzji. One spowodują, że będzie dużo łatwiej później powiedzieć, że na przykład pewne procesy automatyzujemy, albo że używamy pewnych narzędzi w taki, a nie inny sposób, że z pewnych rzeczy rezygnujemy. Jeżeli tylko będziemy wiedzieć, że to są nasze pryncypia, to są nasze zasady, które wyznajemy, to zawsze dużo łatwiej później przeprowadzać zmiany. Pryncypia są czymś, co jest mało zmienne. W związku z tym powinniśmy ustalić zestaw zasad, który nie będzie się podczas transformacji zmieniał, a jednocześnie będzie mógł tą transformacją sterować. W związku z tym, nawet jeżeli będą zmiany i konieczne zmiany w architekturze, łatwiej będzie je przeprowadzać. To, co mówiono, co było wcześniej o tej strategii biznesowej, o tej wizji, nie możemy zaczynać takiej transformacji bez wizji tego, gdzie chcemy dojść. Wizji, czyli wysokopoziomowej takiej projekcji przyszłości. Musimy wiedzieć, gdzie chcemy, w jakim kierunku zmierzamy. To jest o tyle istotne, że w przeciwieństwie do takich transformacji, które były robione 10, 15 lat temu, 20 lat temu, kiedy byliśmy w stanie dużo łatwiej określić docelową architekturę na wyższym poziomie szczegółowości, dzisiaj nie do końca ma to sens, taki duży poziom szczegółowości. Prawdopodobnie, jeżeli ta transformacja będzie trwała, to będą zmiany. To, co będzie się mniej zmieniało, to ta wizja. I tą wizję, którą się tworzy na samym początku, powinniśmy uzgodnić ze wszystkimi interesariuszami. Powinniśmy tymi najważniejszymi interesariuszami, tak, z biznesem, po to, żeby wiedzieć, jaka jest wizja biznesowa funkcjonowania organizacji. To będzie nam sterowało, będzie ułatwiało wszelkie zmiany, razem z pryncypiami będzie ułatwiało sterowanie całą transformacją i komunikowanie tego, dokąd dążymy. To też z kolei powoduje jasna, dobra wizja, powoduje lepsze umocowanie wszystkich podczas transformacji. Lepiej, łatwiej jest podejmować i delegować decyzje na niższe poziomy, jeżeli wysokopoziomowa wizja jest dobrze skonstruowana i dobrze zakomunikowana. No oczywiście architektura jest bardzo ważnym elementem w takiej cyfrowej transformacji, no bo na czymś trzeba ją oprzeć. Przy czym tutaj spodziewamy się, że w związku z tym technologia się zmienia i otoczenie się zmienia, co zobaczyliśmy przez ostatni rok. Akurat dzisiaj tak się zdarzyło, że mija 365 dni od pierwszego potwierdzonego badaniem przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce. Więc ten rok był rzeczywiście szalony. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że takie różne dziwne rzeczy będą się działy w przyszłości. Znaczy, że
że te zmiany w otoczeniu i biznesowym, bo cały czas świat się zmienia, będą się działy. W związku z tym tą architekturę musimy w odpowiedni sposób, na odpowiednim poziomie określić. Bardzo ważnym elementem tej architektury oczywiście będzie architektura biznesowa. To, co będzie nas w szczególności interesowało, to to, że zanim zrobimy mnóstwo modeli architektonicznych, to żebyśmy wiedzieli, jaki jest nasz model biznesowy, jaki jest nasz model biznesowy funkcjonowania. To jest ten rodzaj strategii. Jak ta technologia cyfrowa wpisuje się, jest włożona w DNA całej organizacji. Tak jak mówiłem, transformacja cyfrowa nie polega na tym, że bierzemy stary proces i wspieramy nowymi narzędziami, tylko że wymyślamy na nowo proces funkcjonowania i budujemy nowe modele biznesowe i transformujemy się do nowych modeli biznesowych. W związku z tym musi być odpowiedniość między jednym a drugim. Dobry model biznesowy musi sterować transformacją. Ten model będzie mówił, kim jesteśmy, kim będziemy w przyszłości. Kolejny element, który jest realizowany w ramach takiej transformacji cyfrowej, to jest coś, co akurat w TOGAF-ie jest nazywane Business Transformation Readiness Assessment. Czyli tak naprawdę patrzymy na to, co mamy w danej chwili, co nasze możliwości, ponieważ ta transformacja to nie jest tylko dostawienie sprzętu, technologii, ale także połączenie ze sobą pewnej kultury organizacyjnej, pewnych procesów, które są realizowane ludzi, pewnych przyzwyczajeń, nawyków, rzeczy, które robiliśmy przez wiele, wiele lat. I teraz, no cóż, każda transformacja może się przez to nie udać. Tak jak zwykł mawiać Peter Drucker, culture eats strategy for breakfast. Kultura zjada twoją strategię na śniadanie. Czyli generalnie najlepsza strategia bez zmian kulturowych nie jest w stanie się zadziać. W związku z tym ta transformacja, gotowość na transformację biznesową, ocena tej gotowości na transformację biznesową jest kluczowa. Ta ocena, która akurat jeżeli chodzi o architekturę korporacyjną, jak na przykład TOGAF-a, zachodzi na poziomie wizji, na poziomie momentu, kiedy mamy architekturę, mówi, że nie tylko oceniamy tę gotowość, ale identyfikujemy czynniki, które trzeba zmienić, o które trzeba zadbać po to, żeby transformacja biznesowa mogła się zadziać. Kolejnym elementem jest posiadanie jakiejś roadmapy. I znowu tutaj element roadmapy. Roadmapa jest standardowym elementem, który jest wykorzystywany w architekturze korporacyjnej. Jakie są pułapki związane z roadmapą? Bardzo często przez roadmapę rozumiemy szczegółowy plan, tak jak kiedyś się rozumiało plan projektu, albo wykres Ganta, co gorsza. Tak? Tutaj powinniśmy robić troszeczkę inaczej. To ma być rzeczywiście roadmapa, rzeczywiście niezbyt szczegółowy, szczegółowa wizja tego, jak będziemy szli. Co więcej, musimy się liczyć z tym, że te plany, ta roadmapa będzie rewidowana w przyszłości. Musimy też uwzględnić to, żeby mieć eksperymenty po drodze, w trakcie. Na bazie tych eksperymentów, czy wyników tych eksperymentów, będziemy w stanie modyfikować nasze plany. Mając wizję, która będzie tym wszystkim kierowała, będziemy w stanie nie zgubić kierunku, iść w odpowiednią stronę. I to, co jest bardzo ważne, bo z każdym eksperymentem związana jest pewna porażka. Bądźmy gotowi na to, że niektóre rzeczy nam się nie udadzą. W trakcie realizacji takiej transformacji pewne rzeczy nie wyjdą. Każda porażka powinna być traktowana jako lekcja. Darmowa lekcja, z której powinno się wyciągnąć naukę. W związku z tym traktujmy to jako niekończącą się podróż w kierunku wizji, z eksperymentowaniem czasem, tak, bo to bycie gotowym na porażkę nie oznacza, że chcemy tej porażki, tylko że po prostu nie wszystkie rzeczy nam wyjdą. Co więcej, jeżeli są zmiany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, traktujmy jako szansę. Czyli nie starajmy się za wszelką cenę unikać zmian. Traktujmy zmiany, które się dzieją, jako szansę.
Co więcej, myśląc o takiej architekturze korporacyjnej, takiej transformacji, myślmy o tym, żeby działać w sposób iteracyjny, przyrostowy i adaptacyjny. Czyli żeby na różnych poziomach transformacji uczyć się, dostosowywać, dokładać przyrostowo i budować potencjał oraz adaptować się do zmieniających warunków. Dzisiaj wyobrażamy sobie coś, dojdziemy na wyższy szczebel, wjedziemy w tej naszej drodze na górę, na wyżej i może się okazać, że sam to będziemy widzieć zupełnie inną perspektywę. Czyli trzeba od razu przyjąć, że to, co zaplanowaliśmy, niekoniecznie musi być stałe. No i taki element, który architektura korporacyjna może nam dać, to jest też governance. Governance, czyli zgodność z pewną architekturą docelową, czyli z pewną wizją. To, żeby nasze przedsięwzięcia, które robiły, nie zjadały się nawzajem. Żeby nie było kanibalizmu, czy żeby nie było sprzeczności w tym, co robimy. Jeden spójny kierunek wyznaczony przez wizję, architektura, która ulega zmianom wtedy, kiedy trzeba i governance, który pilnuje tego w sposób odpowiedni. Przy czym niestety bywa tak, i to się dzieje właśnie w tych organizacjach architektonicznych, że ten governance bywa taką przeszkodą i rodzi frustrację. Ten governance to nie może być mówienie nie, tylko i wyłącznie. Ten governance ma być pewną wskazówką, pewnym trzymaniem kierunku, ale szukaniem też szans poprzez architekturę. W związku z tym, to co jest bardzo istotne, to zmiany. Na tej drodze będziemy mieli zmiany. I teraz to nie jest rodzaj zarządzania zmianą, o którym myślimy takim tradycyjnym, tak kiedyś się zarządzało projektami tradycyjnymi, tylko to jest rodzaj zmiany jako szansa. I tutaj jest też bardzo ciekawe, że patrząc na to z punktu widzenia na przykład metodyki TOGAF, jedną z najważniejszych faz staje się faza H. I to nie dlatego, że ta zmiana to jest zmiana reaktywna. Ta zmiana w fazie H to jest zmiana wynikająca z monitorowania całego otoczenia, czyli to nie jest zmiana, której architekci siedzą i czekają, aż ktoś do nich przyjdzie i się spyta i powie im, co chciałby nowego, tylko co chciałby zmienić, tylko oni sami aktywnie szukają zmiany. To właśnie architekci są promotorami zmian w organizacji, a nie odwrotnie, a nie elementem, który blokuje, blokerem zmian. To, co też w czym może architektura pomóc, to jest włożenie do tego wszystkiego modelu operacyjnego. Czyli sposobu, w jaki chcemy funkcjonować i działać. Zwróćmy uwagę, że architekci, architektura, bo mówimy w sporej części także o architekturze biznesowej, jesteśmy w stanie poprzez modele w łatwy sposób zakomunikować i ogarnąć całość organizacji i zastanowić się, jaki ma być model operacyjny wspólnego przyszłego działania w organizacji. Czyli na przykład korzystając albo z jakichś wzorców zewnętrznych, tutaj mamy przykłady takich modeli operacyjnych, tak, z IT for IT, architektura referencyjna akurat dotycząca IT, tak, czy model Spotify, czy wiele innych modeli sposobów funkcjonowania działania. Mówiliśmy, że musimy przerobić całą organizację, a więc bardzo możliwe, że w ramach takiej transformacji musimy też zmienić sposób myślenia i funkcjonowania o całej organizacji, przerobić z value streams, przerobić struktury organizacyjne. Widać więc, że architektura korporacyjna może nam w wielu miejscach w takiej transformacji pomóc, może stanowić taki zbiór spójnych modeli, które mogą pomóc po pierwsze w określaniu pewnych celi, a po drugie w komunikowaniu ich i zmianach, które się dzieją, po to, żeby nie utracić wizji, do której dążymy. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć o tym, co w Asseco Akademii się dzieje. Otóż mamy oczywiście szkolenia z tym związane, takie jak TOGAF czy DevOps, które są związane z różnymi transformacjami, zmianami i możliwościami cyfrowymi, które się dzieją. Różne szkolenia katalogowe, a także usługi konsultingowe związane z tymi obszarami. Na koniec chciałem się spytać, czy macie może jakieś Państwo pytania dotyczące tematu z dzisiejszego webinarium. Pytania można zadawać na czacie lub w okienku
pytań i odpowiedzi. Tutaj mam pytanie, czy rzeczywiście któryś startup zagląda do TOGAF-a? To jest ciekawe pytanie. Dlaczego? Dlatego, że jak gdyby, jeżeli jest startup, to pytanie, czy startup, który od razu zaczyna od cyfrowego, jest jak gdyby już po cyfrowej transformacji i jest jeszcze nieduży, bo jak mówią o startupie, którym jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób, czy potrzebuje tak skomplikowanych narzędzi jak architektura korporacyjna, żeby zapanować nad swoją architekturą? Taka architektura może być na tyle prosta, że ten startup nie musi tego robić po prostu. I ja bym powiedział tak, że startupów jest bardzo dużo, ale tylko niektóre z nich mają dobre modele biznesowe, które są w stanie, poza technologią i poza sposobem funkcjonowania, które są w stanie utrzymać się im na rynku. Więc w tym sensie można powiedzieć tak, że startupy nie muszą zaglądać do TOGAF-a, a te, które przeżywają, to po prostu robią takie rzeczy, które są zgodne z najlepszymi praktykami. Czy są może jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma więcej pytań, to ja dziękuję bardzo wam wszystkim za uwagę. Zapraszam do nas, do ASECO Akademii i do zobaczenia być może. Oprócz tego zapraszam do podłączenia się na LinkedInie osób, które były dzisiaj na webinarium. Wystarczy w zaproszeniu napisać, że byliście obecni na webinarium. No i do zobaczenia gdzieś może w prawdziwym życiu.